z Ewangelii Świętego Marka. Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Jakiś czas temu na jednym ze spotkań padły słowa prorocze: nie bój się, ja jestem z tobą. Chwyć się mnie i będziesz odważnie kroczyła. Wiem, że te słowa były do mnie. Jakiś czas, kilka dni później, otwierając Słowo Boże, dostałam kolejne słowa: wypłyń na głębie. A w moim sercu cały czas towarzyszyło mi takie pragnienie, by spełniło się to, co tak bardzo chciałam. Bym znalazła pracę, której będę szczęśliwa, bym znalazła później już dalej opiekę nad mojej córki. I tak właśnie się stało. Jezus potwierdził to, co powiedział w swoich słowach w Piśmie Świętym. Dostałam pracę. Tego samego dnia na mojej drodze pojawiła się osoba, która jest teraz opiekunką mojej córki. Ja pracuję, jestem szczęśliwa. I słowa Jezusa, które mówi do każdego z nas: nie bój się, ja jestem z tobą. Są słowami, które każdemu z nas powinny dodać siły do tego, by iść odważnie przez życie. Bo Jezus idzie z każdym z nas. Chciałabym podzielić się tym, jak Pan Bóg zadziałał kiedyś w moim życiu i działa w dalszym ciągu. Jeszcze kilka lat temu miałam własny plan na życie. Wydawało mi się, że wiem wszystko najlepiej. Pan Bóg był całkiem w tyle. Wtedy również borykałam się z bezpłodnością, prawie 4 lata. Przeszłam operację, kilka zabiegów. I to był też taki czas mojego nawrócenia. Na jednej z modlitw wstawienniczych otrzymaliśmy z mężem słowo: prościa będzie wam dane. I ja tego słowa uchwyciłam się bardzo mocno i wierzyłam po prostu, że Pan Bóg mnie wysłucha. I tak się rzeczywiście stało. Na obecną chwilę jestem mamą dwójki dzieci, mam syna i córkę. Pan Bóg cały czas nam błogosławi, działa w naszym życiu. Czasami pojawiają się problemy, ale przez te wszystkie trudności przechodzę inaczej, bo wiem właśnie, że ze mną jest Pan Bóg, wiem, że On mnie nigdy nie zostawi. Zmieniło się zupełnie moje życie, zmieniło się moje patrzenie na wiele spraw. Staram się być lepszym człowiekiem, staram się cały czas nad sobą pracować i powierzam Bogu każdą rzeczywistość mojego życia. Podczas dzisiejszej Ewangelii padają takie słowa, że Jezus nauczał jak ten, który ma władzę, nie jak uczeni w piśmie. I ja chcę się podzielić tym właśnie, że doświadczam w ciągu ostatniego roku tego, że Jezus jest tym, który ma władzę. Jeszcze rok temu byłam osobą, która wielu rzeczy się bała. Przez cały ten rok podjęłam wiele decyzji w swoim życiu, których nie podjęłabym rok wcześniej. To, że Jezus ma władzę, oznacza to, że też dotyka takiej sfery nie tylko duchowej, ale również takiej cielesnej człowieka. Ja chcę się z wami podzielić tym, że byłam osobą, która miała problem z chorobą lokomocyjną. Nie mogłam iść, musiałam zażywać zawsze leki. Jezus mnie uzdrowił, nie muszę zażywać leków, niezależnie od tego, ile godzin jadę autobusem jako pasażer. Za to wszystko, co Jezus czyni w moim życiu każdego dnia. Chwała Panu. W tej Ewangelii dwukrotnie pojawia się słowo zdumienie. Ja też zdumiewam się nieustannie Bożym prowadzeniem w moim życiu. Ostatniego czasu doświadczałam takiej potrzeby wewnętrznej i pragnienia przystąpienia do sakramentu spowiedzi. I dzisiaj o poranku, kiedy jeszcze miałam potrzebę snu i takiego wygodnego pozostania w domu, przyszła mi na myśl pewna służba wobec osoby. I miotałam się z wyborem. Ostatecznie wyszłam z domu.
W drodze powrotnej wstąpiłam do kościoła na krótką modlitwę. Okazało się, że w konfesjonale był kapłan. I skorzystałam z sakramentu spowiedzi. I doświadczyłam uwolnienia, wręcz fizycznego. Kapłan tak poprowadził spowiedź, jakby znał całe moje życie i moje serce. Doświadczyłam pokoju i radości, a także zobaczyłam kierunek dalszej pracy nad sobą. Jezu, Ty przemieniasz moje życie. Chwała Tobie. A czy Ty spotkałeś Jezusa? Czy Jego Słowo zmienia Twoje życie? I tak, Ojcze, pragnę oddać Tobie chwałę. Ty, który jesteś Stwórcą, chwała Tobie, Ojcze.